Siemano wszystkim, DCG z tej strony, witam was na moim kanale. No i dzisiaj, jak widać w tytule, ponownie będę montował nogę do swojego monitora starego, który będę chciał sprzedać. A wszystko dlatego, że właśnie on był zamontowany na ścianie, na ramieniu. No i to powodowało, że nie mogłem używać tej nogi. No nie potrzebna mi była, musiałem to sobie zdemontować. Teraz właśnie pokażę, jak ponownie to zrobić. Czekaj, zobaczycie wnętrze. No może ktoś chętnie się znajdzie na kupno w przyszłości i będę po nowym roku próbował go właśnie sprzedać. Więc przełączamy się na następny. I tak właśnie prezentuje się monitor na biurku. Tu widać otwór, w którym powinna być zamontowana nasza nóżka. Zaraz wam pokażę. Ja tutaj oczywiście pokazuję, jak zaczynam tylko roztworzyć sobie. I tak, tutaj nóżkę wam pokazuję. Jak ona powinna być zamontowana mniej więcej, o właśnie w taki sposób. Tutaj jeszcze jest między nóżką a monitorem taki mechanizm, który trzeba zamontować. O właśnie taki. A żeby go zamontować, a przykręcić go od drugiej strony, od środka monitora, trzeba rozkręcić prawie cały monitor. Przynajmniej cały, no bo aż dochodzimy do płytek od zasilania oraz wyjścia od grafiki. Właśnie śrubki widać, to wszystko właśnie musimy od środka przykręcić, więc troszeczkę jest zabawy z tym. No i to mniej więcej powinno być w ten sposób, znaczy no odwrotnie, tak naprawdę pokazałem, będę odwrócić całość, bo miejsce na przykręcenie nóżki będzie z lewej strony, nie z prawej. Teraz przyda nam się śrubokręt płaski, żeby odczepić wszystkie zatrzaski znajdujące się po bokach oraz na górze. Też przydałby się krzyżak, żeby odkręcić śruby znajdujące się od spodu, właśnie jak teraz pokazuję wam. No i zaraz przejdziemy do przyspieszenia całości, jak to wygląda, więc już was zostawiam z materiałem. Jak było widać, miałem tutaj problem z jednym zatrzaskiem, już wcześniej też tak miałem przy odczepianiu nóżki. Teraz przejdziemy do odczepiania górnych zatrzasków, to już będzie szybciej o wiele. No i później ściągnięcie ramki, to już nie oka. No i teraz właśnie pokazuję, że tu należy właśnie sobie wyciągnąć środek z obudowy najlepiej. Odwrócić sobie monitor, a jeszcze czasu trzeba wyciągnąć sobie panel. Tutaj jest jeden zatrzask, wyciągamy go i już mamy luźny panel. No i właśnie można tak wyciągnąć, albo po prostu odwrócić sobie, podłożyć sobie coś z jednej strony, żeby matrycy sobie nie uszkodzić.
bo może coś jednak znajdować się na biurku. No i po prostu ściągamy górę, czy z tyłu tak naprawdę mówiąc. Pamiętajmy tutaj, że to są kabelki od głośników, więc warto by było ich nie uszkodzić. No i tutaj mamy też dwie śrubki w środku, te to trzeba sobie odkręcić właśnie. Jeszcze jedna znajduje się później na górze, to widziałem całkiem, bo jej nie widziałem od swojej strony. Właśnie tutaj próbuję odczepić się, później trzeba też odczepić sobie tutaj tasiemkę od matrycy. Właśnie widać będzie to. Właśnie widać, ostatnią śrubkę odkręcam. Następnie mamy tutaj odkręcenie takich śrubek od interfejsu, który podłączamy sobie do karty graficznej. I to czepienie też taśmy tutaj od panelu przedniego. No i teraz możemy sobie zsunąć obudowę tą chroniącą płytki znajdujące się w środku. No i pod tą osłonką znajduje się właśnie taka folijka. Właśnie tutaj pokazuję wam. Trzeba sobie ją odciągnąć, żeby móc sobie przykręcić śrubki od właśnie mechanizmu, który znajduje się. Będzie znajdował się właśnie tutaj z tyłu. No i to tyle, tak prawdę mówiąc. Teraz musimy tylko złożyć cały monitor z powrotem do kupy, tak zwanej. No i dobrze, zamykamy obudowę z tyłu. Tutaj wam pokażę, że nie ma tak jakby elementów bocznych, które były wcześniej, zasłaniały te tutaj właśnie w ten sposób. Ja musiałem je uciąć, bo przeszkadzały z zamontowaniem monitora na wysięgniku. Mocujemy ponownie panel przedni. Przyczepiamy ramkę ponownie, to już będzie o wiele szybciej. Szybciej trzaski się wtyka niż wyciąga. No i przykręcamy śrubki dla zabezpieczenia całości. No i dobrze, teraz możemy przystąpić do zamocowania nóżki w mechanizmie. Właśnie dopiero sobie bolec, który musimy wetknąć, a później dopiero przykręcić śrubkę do mechanizmu. No i to by było na tyle, więc możecie zobaczyć, jak wygląda teraz monitor ponownie w całości. Ja się już powoli z wami będę tutaj żegnał.
Więc to by było na tyle. Dzięki za uwagę wszystkim i do zobaczenia w następnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!